Jak wygląda najbardziej angażujący post na Facebooku? Jak zrobić post, który przykuwa uwagę i ludzie chcą przeczytać twoją treść? Czy to powinna być rolka? A może foto? A może jakiś obrazek z milionem serduszek, tekstów i emotikonek? A może jakiegoś takiego człowieka, który dużo macha rękoma i ci tam opisuje i tak zwykle robią wszyscy TikTokerzy, którzy chcą przykuć na siłę twoją uwagę? Nie. Najbardziej angażujący post na Facebooku jest to post panoramiczny. I pewnie teraz zastanawiasz się, co to jest, więc zobacz, jak wygląda post, który przykuwa uwagę. Oto taki post. To jest karuzela, którą możemy przewidzieć, czyli możesz wziąć duże zdjęcie i system automatycznie potnie ci je na części. Oczywiście zobaczcie, jak tutaj jest fajnie to zrobione, ponieważ ta płaszczyzna pomiędzy tymi zdjęciami, to nie jest tak, że zdjęcie zostało tu ucięte i przesunięte. Nie, faktycznie możecie się temu przyjrzeć, brakuje tego fragmentu, czyli trzeba tak wyciąć zdjęcia, żeby nie tylko były kwadratowe, ale też zachować to ciągłość. Dzięki temu to naprawdę wygląda dobrze i przykuwa uwagę. A jak wygląda inny taki post? Proszę bardzo. Post, który jest skierowany dla branży nieruchomości, gdzie można w łatwy sposób pokazać całą nieruchomość, wnętrze od lewa do prawa. Inny post? Pokażmy pizzę. 1, 2, 3, 4 slajdy, 5 slajdów. Zwróćcie uwagę, że poprzedni miał 3 slajdy, jeszcze wcześniejszy miał 5, a ten ma 5. To znaczy, że nie musisz się ograniczać. Możesz mieć post, który będzie miał tylko 2 slajdy, 1, 2, może mieć 3, może być 4, może być 5. Co jeszcze jest w tym super? Super w tym jest to, że każde okienko, każdy kwadracik, każdy slajd może prowadzić do zupełnie innej podstrony. Mogą wszystkie prowadzić do menu, mogą wszystkie prowadzić do oferty nieruchomości, mogą wszystkie prowadzić w jedno miejsce, ale każdy też może prowadzić do innego miejsca. To wyjątkowe, ponieważ jeżeli masz kilka ofert, kilka propozycji zakupu, skorzystania z twojej oferty, to będzie propozycja A, B, C, D, to w ramach jednej emisji, a zatem jednego wyświetlenia postu, możesz pokazać aż 5 ofert jednemu klientowi. Być może to właśnie dlatego Facebook usunął ten post, nie ma takiego postu, później nie ma już takiej formy reklamy, którą można było opublikować jako post i mieć zasięg organiczny, bo w ramach jednej dystrybucji, jednego zasięgu, jednego okazania tego postu użytkownikowi Facebooka mogłeś aż pokazać 5 rodzajów postów, 5 ofert w jednym, czyli z jednego robiłeś 5 i to była super oferta. A jak to zrobić? To banalnie proste, łatwe, no tylko trzeba mieć do tego, jak zawsze, odpowiednie narzędzia. Zobaczcie, jak to robię, Fastony. Jestem na stronie Fastony, który jest oficjalnym partnerem Meta, czyli Facebooka, i loguję się do środka. Przechodzimy do zakładki Stwórz post, przechodzimy do post karuzelowy w tym miejscu i klikamy Nowy post. Najpierw musimy uzupełnić tekst, który będzie się pokazywał nad grafikami, więc ja taki tekst oczywiście szybciej przygotowałem, wkleiłem i mamy. Oczywiście piszę go dlatego, bo ten post faktycznie, naprawdę, rzeczywiście opublikujemy na naszym fanpage'u. Dlatego później przechodzimy do zakładki karty i teraz mamy do wyboru 3 rodzaje sposobu przesłania zdjęć. Pierwsze, ręczne ustawienia, czyli ręcznie wgrywam każde zdjęcie, które się tutaj pojawi, ręcznie wybieram teksty, opisy, linki, wszystko robię ręcznie, ręcznie przycinam zdjęcia. Idę sobie troszeczkę i ułatwiam pracę, zaznaczam z komputera kilka zdjęć i automatycznie system je pobiera, przycina i dopasowuje i ja tylko ewentualnie mogę zmienić kolejność lub je inaczej troszeczkę dociąć. I wersja, która nas interesuje najbardziej, wrzucamy duże zdjęcie, taką panoramę i pozwolimy sobie je pociąć. Dobrze, to wybieramy to zdjęcie do pocięcia, wybieramy duże zdjęcie i teraz zobaczcie, ja na dole mam 2 slajdy, 3 slajdy, 4 slajdy lub 5 slajdów, czyli mamy takie presety, które można użyć do tego, żeby automatycznie to zdjęcie było pocięte na kilka części, ale mogę zrobić inaczej. Mogę po prostu sobie wziąć myszkę i sobie zaznaczyć, że tych zdjęć chcę na przykład mieć 5. I sobie zaznaczyłem i tutaj mam. I tak bym chciał to wyciąć. Mogę zaznaczyć i chwycić ten kwadracik i zmniejszyć sobie, że te kwadraciki będą mniejsze. A może chciałbym w ogóle zrobić 2, a może chciałbym zrobić 4, a może jednak chcę 3, więc mogę chwycić i przenieść to i w tym miejscu będzie mi odpowiadać. A może będzie mi w tym miejscu odpowiadać, a w ogóle nie chcę tego, chcę to. I klikam zapisz i będzie automatycznie wycięte. Zwróćcie też uwagę, że ja mając te presety też mogę sobie łatwo sterować tym,
I teraz jedna ważna rzecz. Zobaczcie, jakiej szerokości jest ta ramka. Zobaczcie, przy 5 jest taka wąska, przy 4 troszeczkę szersza, przy 3 w ogóle szeroka, a przy 2 jest bardzo szeroka. Dlaczego? No bo zdjęcia muszą być kwadratowe i maksymalnie muszą obejmować jak największą część grafiki, chociaż gdybym miał ochotę, to mogę sobie to dowolnie zmniejszyć i nie muszę mieć 3, mogę mieć mniej, mogę mieć dowolną ilość, tak jak będę sobie tego życzył. I to jest bardzo, bardzo wygodne. Ale wracając do tych naszych ramek, to te ramki są automatycznie obliczane tak, żeby to zdjęcie nie było po prostu przycięte i wklejone obok, żeby ta płynność przesuwania była widoczna w każdym calu, żeby to było dopracowane i fajne. Dobrze, zrobimy slajd z 5 slajdów karuzelem, klikamy potnij, cyk, pocięło. Zobaczcie, tutaj mam u góry konkretne kategorie, takie karty, to są tak zwane slajdy. 1, 2, 3, 4 i 5. Zobaczcie, automatycznie podstawiają nam się ikonki, jak to te tu takie miniaturki, które będzie ten slajd reprezentował. Teraz musimy napisać nagłówek. Nagłówek pierwszy. Będzie bez polskich znaków. Teraz opis pierwszy. Tutaj musimy dać link fasttony.com/blog. Dobrze, i teraz tutaj dajemy dowiedz się więcej. No i pierwszą kartę mamy wypełnioną. Jak widzicie, tutaj jest save, 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 save. Świetnie. Idziemy do drugiej karty. I wypełniliśmy. Teraz to, co jest ważne, pod spodem mamy coś takiego jak natychmiastowa lub zaplanowana publikacja. To znaczy, że możemy go natychmiast opublikować, albo możemy wybrać datę, że on ma się opublikować na przykład za tydzień, albo jakiejś innej dacie, albo konkretnej godzinie. Fajne jest to, że możemy go zrobić też dark postem, gdybyśmy chcieli, żeby on nie był widoczny, żeby nie był widoczny na fanpage, będziemy chcieli go używać do reklam. A może chcemy, żeby był natychmiast opublikowany, ale na przykład chcemy kopię tego postu zachować sobie. No, będziemy go co jakiś czas odświeżać, używać, albo coś zmieniać, albo robimy eksperyment i chcemy nie wypełniać tych wszystkich nagłówków, dodatków i jeszcze raz przecinać zdjęcia, to po opublikowaniu będzie w zakładce drafty, czyli takie kopie systemowe, gdzie będzie można do niego wrócić. Klikamy dalej i publikujemy go na naszym fanpage'u. Gotowe. Dobra, no to przejdźmy na fanpage, zobaczmy, jak to wygląda. I mamy to. Dokładnie jest tak, jak myśmy to przycięli. Dokładnie tak są pocięte zdjęcia, tak jak mieliśmy to zrobić. Czyli mamy pięknego songo, przekieruję to, jak to kliknę, przekieruję to do strony internetowej, czyli do naszego bloga, wrócę z powrotem i mamy piękny post. Każda grafika przenosi do tego linku, który go wkryliśmy, ale jak widzicie, to jest bardzo, bardzo proste. Jeszcze raz Wam pokażę, jak bardzo to jest proste. Klikamy, wchodzimy tutaj, post karuzelowy, dodajemy jakiś tekst, dodajemy, że jest panorama, wybieramy grafikę, pyk, zaznaczamy sobie, które slajdy chcemy być lub wybieramy takie, które system automatycznie potnie. Wybieramy, gdzie chcemy mieć to zdjęcie, a gdzie jest idealnie, a może taką wersję twarzy zrobimy. Tniemy na części, uzupełniamy wszędzie nagłówek, link do strony. I robimy to we wszystkich kartach, łącznie z przyciskiem do działania, czyli na przykład dowiedz się więcej. I robimy to na wszystkich kolejnych kartach. Jak zrobimy? Decydujemy się, że ma być to opublikowane natychmiastowo. Ten przycisk zmienia się na niebiesko, publikujemy i gotowe. Nic bardziej prostego. Łatwe, przyjemne i wygodne, a co najważniejsze, bo właśnie po to wszystko robimy, przykuwamy uwagę naszych potencjalnych klientów. Oni mogą zobaczyć coś, co nie jest powszechne, coś, co jest niepopularne, ponieważ nie ma tego tak bardzo dużo, ale
ta unikalność tego postu przykuwa uwagę. Ta forma jego rozwijania przykuwa uwagę. A co najważniejsze w marketingu jest, musisz być zauważony. Możesz mieć najlepszą ofertę na świecie, możesz mieć tonę złota, którą chcesz oferować klientom, ale jeśli nikt się o tym nie dowie, to nikt po to dobro nie przyjdzie. Dlatego używaj Fastony, wykorzystaj wszystkie możliwości tego wielkiego narzędzia do tego, żeby pomagać swojemu biznesowi przykuwać uwagę, robiąc post panoramiczny w mniej niż jedną minutę. Cześć!